Siema, siema ludzie, z tej strony Pramok z kanału Nie ma Lipy. Ja was witam serdecznie w kolejnym filmie z Ski Jumping Challenge 2021. W tym filmie gram sobie z widzem jako pojedynek 1 na 1 i zobaczymy, kto lepiej będzie skakał w tym filmie. Pierwszy skok mi trochę nie wyszedł, że tak powiem. A ten już jest optymalny dla mnie, że tak powiem. Dobra. Kolejny konkurs. Pozdrawiam. Czy będzie lepszy po pierwszej serii? Będzie lepszy. Kurczę, postarał się. Będę musiał lepiej się wybić w tej finałowej próbie. Gorzej chyba się nawet wybiłem. No to nieźle. Oj, oj, to mnie przechyliło. No to tu na pewno przegrałem znowu. Jestem tego pewny. Na razie jest 2 do 0 będzie chyba dla widza. Zobaczymy. Może popsuje skok. To byłoby dla mnie na rękę, że tak powiem. A jednak nie. Trzeci konkurs z 7 zaplanowanych przeze mnie. Oj, źle się wybiłem. Jeszcze mnie do dołu daje. Słabo to będzie. Oj. Mogłem lepiej skoczyć, że tak wam powiem, ale tragedii nie ma według mnie. Jak nawet będę drugi, to jeszcze będę miał... Oj, kolego. To już będzie easy win chyba. Easy win na tej skoczni dla mnie. Chociaż tak się wybiłem beznadziejnie znowu, ale... Ale to w 100% pewnie będzie wystarczyć na wygraną, tak myślę. Przynajmniej. No, 250 prawie skoczyłem w drugim skoku. Nice. Remis! Nie, 20 punktów teraz. Myślałem. To bliska 200. Wiatr pod narty. Jak tylko się dobrze wybije, to będzie daleko. No powiedzmy, że się dobrze wybiłem, chociaż... Chociaż tak średnio bym powiedział, ale... Ale powiedzmy. Easy, będzie. No, tym razem się gorzej wybiłem, ale to już 100% wystarczy na wygraną. Więc starać się nie musiałem wcale, że tak powiem. No i mamy 2 do 2 wygranych, no to wychodzi. I remis. Jeszcze 3 konkursy do końca. Nice. Ładnie, ładnie, ładnie. Super skok. Chyba jeszcze dalej skoczyłem już w pierwszej serii. Tak jest, o 1,5 metra. Ładnie.
żeby było 3 do 2 wygranych dla mnie. Tak jest. I teraz to ja prowadzę. O nie, Nijni Tagyu. Specjalnie wybrałem Nijni Tagyu, bo to dla mnie jest najgorsza skośnia w tej grze. Po prostu nie umiem na niej w ogóle skakać, że tak powiem. Nie umiem. Bardzo specyficzny obiekt to jest. I dlatego wybrałem do tego, do tej rywalizacji. Żeby nie było, żeby nie było jakoś łatwo. O, Almaty widzę, że jednak umie skakać na tej skoczni. No to dla mnie to już jest porażka. W tym momencie. Chyba. Chociaż teraz skoczyłem chyba z około 200, ze 150 prawie chyba. Ło, 160. Wygrałem to. What the fuck? Jakim cudem ja to wygrałem? Przedostatni konkurs w Iron Mountain chyba. Albo i ostatni to już jest. Ojej, ja się wybiłem tragicznie. Muszę w drugim skoku nadrobić. Znaczy nie ma szans, żebym to wygrał. Myślałem, że nie będę miał szans z jakichś większych po tym. O, failu. A to teraz to już na pewno szans nie mam na wygraną. O kurczę. No i co, ostatni konkurs to był? Ostatni, wygrałem o 20 punktów. Więc w pierwszej rywalizacji wygrałem z moim widzem Mateuszem, pozdrawiam go serdecznie. Za kilka minut będzie rewanż, więc zobaczymy, czy w tym razem to Mateusz mnie pokona. No, więc możecie zrobić łapkę, suba, linki macie w opisie, pozdrawiam, elu.